Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Sukces Terpal. Ja nazywam się Piotrek i dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, zaczynam serię odcinków na temat technik zarządzania czasem. Ja będę wam się, z Wami się tutaj dzielił tylko tymi technikami, które ja znam, które przetestowałem na sobie. Nie będę tutaj opowiadał tylko o tym, co znam z teorii. Także na sam początek idzie technika, o której Wam wspomniałem ostatnio, czyli już pomidorek, który widzieliście w poprzednim odcinku. I teraz technika nazywa się Pomodoro. Nazwa jest od włoskiego słowa pomodoro, czyli znaczy to pomidor. Powstała dlatego, że ludzie właśnie używali takich kuchennych czasomierzy do odmierzania czasu. I na czym polega ta Technika, a więc chodzi w niej o to, że ustawiasz sobie timer, czy to taki kuchenny, czy może to być aplikacja na telefon, czy na komputer. To bez różnicy tego jest całe mnóstwo, więc jak wpiszesz sobie timer Pomodoro, albo nawet zwykły timer na, na telefonie ci wystarczy, tak naprawdę. Więc jak masz już timer, to po prostu ustawiasz sobie odcinek czasu na 25 minut. I po tych 25 minutach przerywasz po prostu swoje zajęcie. Nieważne, czy skończyłeś zadanie, czy nie skończyłeś, po prostu przerywasz i robisz 5-minutową przerwę. Oczy, oczywiście, czasami może się zdarzyć tak, że Będziesz tak wkręcony, czy, czy, czy nakręcona do, do działania, że nie będziesz chciała przerwać i przedłużyć sobie ten czas, na przykład do pół godziny, czy coś koło tego, jednakże standardowo to powinno być 25 minut. Dlaczego taki odcinek czasu? Ano dlatego, że po prostu wtedy nam jest się łatwiej skoncentrować, jest dużo mniejsza szansa na to, że coś nas odciągnie, rozproszy od, od naszego działania, i to tym samym bardzo podnosi naszą efektywność. Tak jak mówię, ja to przetestowałem na sobie, więc bardzo serdecznie Wam polecam tę metodę. Bo jest banalna w zastosowaniu. A efekty na pewno Was zaskoczą i zadowolą. Więc to jest jakby pierwsza część tego. Tej techniki, a drugą jest z kolei, że po tych 25 minutach robisz sobie 5 minut przerwy. I tutaj również czasami możesz sobie tą przerwę wydłużyć, jeżeli masz taką potrzebę, bo, bo czujesz się zmęczony, że twój mózg jest pełny, czy chce, chce ci eksplodować. I wtedy, jak przedłużysz sobie do, do 10 czy 15 minut to jest sporadycznie, to się nic nie stanie. Jednakże pamiętaj, żeby stosować przerwy generalnie 5-minutowe. Też taka mała wskazówka, jeżeli jesteś zmęczony, czy zmęczona, i czujesz, że Twoja głowa jest właśnie pełna od informacji, już nic nie możesz przyswoić, to zastanów się, czy, ta, czy naprawdę tak jest, że to chodzi o, twoj, o Twój mózg, czy może to chodzi o Twoje oczy, bo jeżeli pracujesz przy komputerze, że są zmęczone, czy może boli cię kark, czyli wtedy byłoby dobrze na przykład, żebyś sobie popatrzył, czy popatrzyła gdzieś w dal, najlepiej w zielono w jakiś w zielony punkt, to, to rozluźnia, rozluźnia fajnie oczy. Natomiast no jeżeli masz spięty kark, no to co? No to najlepiej masaż, tak? No najlepiej jakby Ci mogła to zrobić jakaś druga osoba, ale w ostateczności też samemu można. Więc, więc to jest tyle po prostu. Ta, ta metoda, ta technika jest banalnie prosta, ale tak jak powiedziałem wcześniej, zobaczycie, będziecie zaskoczeni. Pozytywnymi efektami, i naprawdę nie ma znaczenia, czy będzie to timer mechaniczny, czy elektryczny, elektroniczny, bo po prostu sama świadomość uciekającego, upływającego czasu będzie was motywować do, większego, do większej efektywności. Czy to będzie właśnie tykanie i będziesz słyszeć te przeskakujące sekundy? Czy będziesz widzieć kątem oka na ekranie telefonu czy komputera, że właśnie ten czas mija? To będzie cię dodatkowo napędzać, motywować i naprawdę myślę, że będziesz zadowolony, zadowolona. Także bardzo serdecznie polecam technikę Pomodoro. Więc to by było na tyle w tym odcinku, co chciałem Wam powiedzieć. Jeżeli to co usłyszeliście się spodobało, to zostaw kciuka, subskrybuj kanał, zaglądaj na mego Instagrama oraz Facebooka. No i cóż, realizuj swoje cele, spełniaj swoje marzenia, bądź szczęśliwy, szczęśliwa. Czytaj książki, wychodź ze strefy komfortu. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Sukcesel. Hej!